21 października w Bibliotece Centrum Kultury podpisana została umowa, która gwarantuje termomodernizację budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w ramach partnerstwa prywatno-publicznego. W mojej ocenie dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Otóż została podpisana umowa na termomodernizację tegoż budynku, bo dotychczas budynek ZPO w Piekoszowie, jak zresztą widać, jest w bardzo płakanym stanie. Do tego dzieci zimą w dosyć niskich temperaturach się uczą. Nie pozostawało nic innego, mimo różnych trudności finansowych, które są powszechnie znane mieszkańcom, zdecydowałem się na tą jedyną inwestycję w tym roku, rozpoczęcie tej jedynej inwestycji w tym roku. I myślę, że tej szkole, jak i dzieciom, jak również gronu pedagogicznego i wszystkim pracownikom, którzy w tej szkole pracują, się należy, żeby pracować w lepszych warunkach, funkcjonować w lepszych warunkach. Dlatego też ta umowa została podpisana i myślę, że w przyszłym roku o tej porze ten budynek będzie zupełnie inaczej wyglądał. Ja muszę nadmienić, że nie byłoby tego całego przedsięwzięcia, nie moglibyśmy tutaj dzisiaj stać i na ten temat rozmawiać, gdyby nie dobra wola pana wójta, który dostrzegł konieczność termomodernizacji szkoły i przede wszystkim tego, że i uczniom, i dzieciom oraz nauczycielom, innym pracownikom naszej szkoły należą się godne warunki pracy, bo trudno sobie wyobrazić ucznia, który jest w stanie skupić się w sali lekcyjnej, gdzie temperatura jest 8 stopni w zimie. Również nie ukrywam, że radni byli też przychylni temu pomysłowi i bardzo im za to dziękuję, bo jest to nasza wspólna sprawa, która właściwie tutaj skierowana jest głównie do tych najmłodszych odbiorców, mianowicie do dzieci, na których nam najbardziej zależy. Dodam, że ja do tej szkoły chodziłam, ja w tej szkole się uczyłam i odkąd pamiętam, odkąd ta szkoła została wybudowana, to tak praktycznie oprócz wymiany okien tutaj w tej szkole nic się pod tym kątem nie działo. Mamy ten stan, który był tak naprawdę po oddaniu tej szkoły prawie już 40 lat temu. No najwyższy czas, żeby to zmienić, żeby w końcu nam się nie lało na głowy, bo tak jest dosłownie, żebyśmy mieli w końcu ciepło, dzieci miały ciepło, no też te nasze dzieci zasługują na odrobinę przyzwoitych warunków. Dążyłam do tego, tutaj łącznie z panią dyrektor, z panem wójtem, żeby tą termomodernizację zacząć. Jest to szczególny rodzaj termomodernizacji, która nie będzie polegała wyłącznie na dociepleniu budynku. Będzie to również zarządzanie energią na okres 14 lat. Partnerem prywatnym została firma Siemens. Znaczy my w pierwszym etapie przygotowujemy obiekt do zarządzania energią i do obniżenia zużycia. I to obejmuje różne prace, w tym budowlane, instalacyjne, ocieplenie budynku, modernizację instalacji CO, modernizację oświetlenia, ale przede wszystkim zrobimy system zarządzania energią, temperaturami mieszczeniach i umożliwiającego zdalne sterowanie tym obiektem. I to jest taki etap inwestycji. Natomiast drugi etap tej 15-letniej umowy, trwający 14 lat, to jest zarządzanie energią i utrzymanie obiektu. Znaczy, procedowaliśmy dosyć szybko, udało się wynegocjować, udało ogłosić stosowne komunikatora, przeprowadzić postępowanie wymienionego partnera prywatnego i zawrzeć umowę, co dzisiaj się stało. Województwo jesteśmy, można powiedzieć, pierwszym kancelarem, która przeprowadziła tego rodzaju postępowanie, jeżeli chodzi o wyłonienie partnera prywatnego przez podmiot publiczny do szkoły, która znajduje się na terenie. Przedsięwzięcie, łącznie z ociepleniem i wymianą sieci centralnego ogrzewania, sięga kwoty rzędu 6 milionów złotych.